No i teraz przechodzimy do ćwiczeń. Pamiętacie, jak mówiłam do Was, że będę chciała, żebyście pracowali coraz więcej samodzielnie. Macie przygotowane Wasze ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 29. Chciałabym, żebyście wykonali samodzielnie ćwiczenie pierwsze i ćwiczenie drugie. Przeczytajcie polecenia, wykonajcie te ćwiczenia i włączcie film, ponieważ oczywiście będziecie mogli sprawdzić, jak wykonaliście polecenia do tych ćwiczeń, czy wykonaliście dobrze, ponieważ pokażę Wam rozwiązania. A więc teraz wyłącz film i za chwilę wrócisz. Świetnie. Na pewno sobie poradziłeś z jednym i z drugim ćwiczeniem. A więc teraz pora na rozwiązanie. W ćwiczeniu pierwszym na podstawie opowiadania Świnka miałeś skreślić w każdym zdaniu niepotrzebny wyraz. Podkreślić zdanie pasujące do rysunku. Uwaga! W pierwszym zdaniu skreśliłam wyraz szarej i powstało zdanie: Julka szuka różowej gumki. W drugim zdaniu skreśliłam wyraz pożyczył. Powstało zdanie: Wojtek zabrał gumkę. W trzecim zdaniu skreśliłam ogonek. Powstało zdanie: zniszczył ryjek świnki. I czwarte zdanie. W nim skreśliłam wyraz wesoło i powstało zdanie: Julce było przykro. No i teraz popatrzmy jeszcze na obrazek. Tak. Myślę, że trzeba by było podkreślić to zdanie pierwsze, bo pasuje do tego obrazka, że Julka szuka różowej gumki. To jest prawidłowe rozwiązanie ćwiczenia pierwszego. Teraz popatrzcie na ćwiczenie drugie. Mieliście podkreślić różową kredką wyrazy opisujące wygląd gumki, zanim wziął ją Wojtek. A wyrazy, które opisują gumkę po oddaniu, podkreślić szarą kredką. Zatem różową kredką podkreśliłam wyraz śliczna, różowa, czysta, natomiast szarą, brudna, nieładna, zniszczona. Dwa wyrazy mi pozostały, zielona i pomarańczowa, ponieważ te wyrazy nie pasują do opisu kredki. No i teraz wykonamy ćwiczenie trzecie wspólne, którego polecenie brzmi: wklej takie zakończenie zdania, żeby powstała ważna zasada dotycząca naszego postępowania. Zapisz tę zasadę w zeszycie do języka polskiego. Zdanie rozpoczyna się: nie biorę cudzej rzeczy. Mam dwa możliwe dokończenia tego zdania. Bez pozwolenia, do zabawy. Oczywiście wybieramy pierwszy zwrot, żeby powstała zasada, o której musimy pamiętać. Nie biorę cudzej rzeczy bez pozwolenia. Pamiętajcie, że to zdanie trzeba zapisać pięknie w zeszycie. Pamiętaj o wielkiej literze na początku i o kropce na końcu. No i zostało nam ćwiczenie czwarte. Mamy przeczytać zdania. Następnie uzupełnić drugie i trzecie zdanie wyrazami z ramki. No to popatrzcie. Pierwsze zdanie. Dzieci grają. Drugie zdanie. Dzieci grają. Spróbujemy uzupełnić. W co grają? W piłkę. I trzecie zdanie. Dzieci grają w piłkę. Jaką piłkę? Nożną. W taki sposób uzupełniliśmy te zdania. Które z tych zdań ma najmniej informacji? Jak myślisz? Dokładnie zdanie pierwsze, ponieważ z tego zdania wiemy, kto dzieci i co robią te dzieci, że grają. W drugim zdaniu rozwijamy już tą informację, że już wiemy, co te dzieci grają.
A w trzecim zdaniu dokładnie wiemy, kto dzieci, co robią, grają, w co grają, w piłkę i jeszcze na dodatek kolejna informacja, w jaką piłkę nożną. A więc zdanie trzecie ma najwięcej informacji. Takie rozwijanie zdań na pewno będziemy ćwiczyć w postaci różnych zadań, które dla Was opracuję, żebyśmy potrafili, tak, Wy żebyście potrafili budować zdania, które zawierają sporo informacji. Do zobaczenia na następnych zajęciach.